Jeśli doceniasz moją pracę i lubisz materiały na Cambo Life, to możesz mnie wspomóc, zostawiając łapkę do góry, subskrypcję oraz komentarz pod każdym filmem. Dobry, dzień dobry. Muszę wam powiedzieć, że ja nie wiem, kiedy te filmy będę składał, ale opóźnienie się tylko zwiększa. Ale pracy też dużo więcej. Dzisiaj Michał będzie jechał do La Plantation. Do La Plantation miał zabrać te włókna, ale nie wiem, czy je zabierze, bo chyba jeszcze worków nie mamy. O, jest i on. A tak mieszka w środku. Cóż. Seba na robocie, polecamy kanał. No, takich worków by nam się przydało. 10 jeszcze nie mamy. Nie mamy też czasu za bardzo, żeby to zorganizować. Przyjechała pani z panem i dostarczyli nam łącznie 300 kokosów w dwóch cenach, mniejsze, większe. Kurde, jest piątek, mam nadzieję, że jutro sobota, panie Sebastianie, w końcu niedziela, bo ostatnio roboty co niemiara, co? Tu jeszcze kokosy od poprzedniego, z poprzedniej dostawy, też od innego dostawcy. Troszkę do się... W sobotę do 12? Chyba ty, ja to codziennie widzisz, wczoraj to jeszcze filtrowałem o 21. No nieważne, takie życie, tak miało być. W każdym razie tutaj mamy grzyby suszone, Sebastian zaczął wczoraj suszyć. Trzeba to wystawić znowu z powrotem na zewnątrz. Tu mamy olej, o, z wczoraj. Bardzo ładnie się prezentuje. O, i tutaj też jeszcze sporo tego oleju. A to wszystko z twarogu, a to białe to jest... Zimno było w nocy, jak widzicie, i już ten olej zastyga. No ale spoko, tu też troszkę tego oleju jest. Jeszcze to wszystko tak troszkę niezgrabnie, nieładnie wychodzi, bo... No bo takie życie. W każdym razie jeszcze potrzebny jest troszkę urządzeń takich jak na przykład właśnie wirówka. Będzie dużo, dużo łatwiej, prościej. Tutaj jest też olej oczywiście i troszkę wody na dnie, ale to się wszystko odseparuje, odfiltruje. Co wam chciałem pokazać, w sumie dlatego tylko telefon włączyłem, bo chciałem wam pokazać grzyby. Grzyby dzisiaj takie z paczek, które sobie stały na ziemi. O, tak sobie pięknie wyglądają. No a tutaj panie oczywiście już o 7 zaczęliśmy wszyscy. Mamy motywację, żeby przychodzić na siódmą do pracy, żeby zaczynać pracę od 7. Także tak to wygląda. Obecnie ustaliliśmy godziny pracy 7 dla pani, 7, 11, 12, 16. No i tak wczoraj się udało skończyć. My oczywiście pracujemy dużo, dużo dłużej. 9:30. A ja już jestem zajechany. Zaraz trzeba będzie maszynę składać. Tutaj są ludzie techniczni, jest pani. Frezuje, Sebastian otwiera kokosy. Dzisiaj troszkę tych kokosów będzie mniej, bo mamy jeszcze inne prace. W tym obróbka termiczna chyba i z tego co pamiętam. Tak, musimy jeszcze porozlewać to później. Zobaczymy, jak czasem wyjdzie. W każdym razie, o, koko idzie, muzyka gra. No, a zaczynamy wywozić La Plantation. Chce od nas te włókna, z tego co Michał mówił, oni wędzą tymi włóknami kokosowymi, także nie wiem, chyba Michał mi 20 worków przywiózł. Także tam sobie pracują w środku, a ja będę walczył tutaj z workami. Już zapakowałem trochę, a muszę wam powiedzieć, że no, jest to trochę pakowanie wysokiego ryzyka, bo co tam dom zbudowało, to tego nie wie nikt. Umieralnia tutaj skorup. Tam jak widzicie, Cambo siedzi. Kurczę, trzęsie tą kamerą. W każdym razie tutaj z Michałem patrzyłem i tych nie damy, bo już jak widzicie, no, są już tutaj parę miesięcy, no i termity się już tym zajmą. Także nie ma sensu. Ktoś mnie śledzi, czuję się śledzony. W każdym razie nie ma sensu. A tutaj mamy, wcześniej coś dolewaliśmy, te wody i tak dalej, umarło, potem posadziłem ostatnio, znowu to marakuje. No i zaczyna sobie już odbijać. Tutaj jeszcze liście nie opadły. No myślę, że te pędy zaczną powoli sobie odbijać. A tutaj mamy jeden
jeden ten passion fruit, który sobie nie umarł wtedy. No i tutaj go podpiąłem pod sznurek, ale ładnie sobie zaczął rosnąć. Tutaj docelowo będzie to tak rosło na tym. A jeszcze taką melinkę stalową kupiliśmy, także troszkę tego rozwiesimy, żeby miały miejsce te roślinki i też czego się czepić. Aczkolwiek jak zauważycie, te pędy, one po prostu w ciągu dnia tak rosną dzień, dwa i się zaczepiają. Niesamowity chwast kambodżański. Dzień dobry, Cambo Life, na kupendę Kambodża. A ta nasza nowa maszyna, nabytek od Michała. Tylko że troszkę to poczyściliśmy. Wczoraj pani kmerka to troszkę odkurzyła. Karszerem przejechane. No i jest elegancko i działa tak samo elegancko. Nawet wam zademonstruję. O, proszę bardzo. Te dwie szczotki to wszystko dają do środka, a w środku wałek do zbiorniczka. Także na naszą powierzchnię to jest jak znalazł. No, także taka sytuacja. Godzina 6:00. Jeszcze tak ciemnawo i pochmurno, dlatego chyba ciemno, bo dosyć dużo chmur. No a tak poza tym, to odnośnie jeszcze działalności, czy nawet spółki w Kambodży, bo teraz przychodzi taki okres, że wiecie, jak co roku są różne opłaty, jakieś tam patenty, odnawianie itp. itd. jeśli chodzi o spółkę w Kambodży, ale wyobraźcie sobie, że na początku myślałem, że to podatek za logo, ale bo trzeba było zrobić właśnie zdjęcie o hali. W każdym razie zgłoszenie logo na hali lub zgłoszenie, a trzeba to zgłosić, czy się ma logo na hali, czy nie. W każdym razie opłata to $110, takie zgłoszenie. A później, no jeśli się nie ma logo, czyli tylko zgłoszenie, że się nie ma, $110, a jeśli chodzi o jeśli posiadanie logo, to z tego co wczoraj rozmawialiśmy z moim wspólnikiem, to jest chyba $220 za metr kwadratowy, także no nie są to tanie rzeczy. Ja się śmiałem, że może zrobimy na hali logo 15x15 cm. To może będzie tanio. My logo nie potrzebujemy, za to potrzebujemy sprzętu, maszyn, pracowników. No, taka sytuacja. O, Cambo już na rewirach. Wczoraj zapakowane 10 worków. 10-20 worków tutaj tych łupin. Z górki praktycznie nic nie ubyło, a 12,50 wpadło. Dlaczego o tym mówię? No nie są to jakieś duże pieniążki, ale wiecie, zawsze jakiś cash dodatkowy. Na razie tego nie przetwarzamy. Tutaj te same włókna to gdzieś tam są odkładane. Planuję je użyć do tutaj naszych roślin. Tam się nam kompostuje też ziemia tutaj, no jak wiecie, troszkę sobie rzeczy rośnie. No a tutaj mam akurat taką łupinę dosyć, chyba Sebastian ją zostawił, dosyć taką, widzicie, galantą. Doniczka idzie zrobić. No a jeszcze co chciałem dopowiedzieć,
Słuchajcie, no być może odnośnie tego podatku, a to przy okazji będę wam pokazywał, jak wygląda dzisiaj te nastawy fermentacyjne, a wyglądają naprawdę fajnie. Proszę bardzo. Tak to się prezentuje. A odnośnie tego właśnie zgłoszenia, zobacz Sebastian, zgłoszenia tego logo, to być może wiecie, w Polsce też coś takiego jest, czy tam ogólnie w Unii Europejskiej, ja nie wiem. No tak, oleju bardzo dużo wyszło, w każdym razie być może w Polsce też takie rzeczy się odbywają. I takie rzeczy mają miejsce. Nie wiem, no ja jakoś działalność prowadziłem dwa razy nawet w Polsce, spółki nigdy, także zaskakują mnie takie właśnie opłaty. A tu mamy taką ciekawostkę. Nie wiem, co tutaj się stało, no ale takie właśnie z rana często, no jak widzicie, egipskie plagi. Mrówek oczywiście. No. A my wracamy jeszcze na chwilę do nastawów. No i jestem mega happy, bo wygląda to super. A tu jeszcze nie jest czasowo. Chyba nawet nie ma odpowiedniej ilości czasu, jeśli chodzi o fermentację. Ale muszę wam powiedzieć, że w tych wiaderkach tutaj zawsze wychodziła ta fermentacja po prostu perfekcyjnie, idealnie. No i tym razem mnie te wiaderka nie zawiodły. Chociaż tam też nie wygląda to źle, ale tam jest inna historia. No to takie moje przemyślenia, dywagacje. Cały czas się uczymy, cały czas się rozwijamy, żeby ten olej był nasz jak najlepszej jakości. Auf Wiedersehen. To wam jeszcze pokażę taką ciekawostkę, bo tu jest miejsce eksperymentu z włóknami. Myślałem, że jakiś wąż jest, ale chyba nie. W każdym razie pokażę wam tutaj, jak wygląda autostrada mrówek. Tutaj przynoszę jakieś larwy, widzę. Ale zobaczcie, to jest pomiędzy trawą i wszystko wskazuje na to, zobaczcie. Tutaj to gabaryty, można powiedzieć, że przywożone, przenoszone. W każdym razie zobaczcie, to jest normalnie pod tą trawą tak wydeptane. O! Ruch uliczny. Gdzie to jeszcze? Idzie? No idzie tutaj, to zobaczcie. 7:40. My już zaczęliśmy robotę. Pani tutaj akurat troszkę podczas nalewania, no ręczna robota, troszkę się te butelki brudzą, także jeszcze je czyścimy przed oklejeniem, zresztą się troszkę będziemy więcej jeszcze zadań tutaj mieli, też oczywiście przerobamy dzisiaj 50 kokosów. A co chciałem wam pokazać, aha, no właśnie, to jest najważniejsza wiadomość sprzed chwili, okazuje się, że Andrzej Duda w Pałacu Prezydenckim ma te same fotele, co ja w Smart Eco. Także można powiedzieć, gruba afera, gdzie idą pieniądze polityków, albo ile ja muszę mieć pieniędzy, żeby takie fotele posiadać. Musimy tłumaczyć z tego wywiadu. Doszło do takiej atmosfery w Polsce, wewnętrznych konfliktów, podziałów. No i trochę też pana obóz, przeciwny obóz, wszyscy są za to. Mogli się zobaczyć na kanale Zero Stanowskiego, gdzie wywiad jest z Andrzejem Dudą. Identyczne fotele posiadamy. Także siedzimy w tym samym miejscu, panie Andrzeju. I się przenosimy z hali. Zakończyliśmy pracę w 3:30. Pani już odesłana, sobota. A my się znajdujemy nad Secret Lake oczywiście,
niedaleko na Kupendy. Myślę, że piękne widoki, wiaterek, łód od wody. To jest coś, co potrzebujemy z Sebastianem. Sebastian właśnie konsumuje, bo zamówiliśmy dwa razy bajcia. Dzień dobry, panie Seba, na robocie. Dzień dobry. Co tam pan pałaszujesz? Bajcia Muan. No. Czyli ryż smażony z kurczakiem. Chociaż tutaj ten kurczak to nie jest w środku tak zmiksowany, tylko osobno ten, prawda? No i bardziej al dente, nie? Al dente, tak jak Sebastian mówi. W takiej jesteśmy tutaj przy Secret Lake knajpie. Już pływaliśmy. Ja, można powiedzieć, jak to ja. Czyli, no można powiedzieć, otarłem się o śmierć. Tam nas w ogóle z jednym ziomeczkiem, tutaj kmerem, tutaj sobie jakieś toasty wznosiliśmy, ale myślę, że już parę piw za dużo wypił. W każdym razie, dlatego, że wypłynęłem tak gdzieś mniej więcej na środek i tam zacząłem plątać się w te sieci i no faktycznie może ryby nie mają rąk i nóg, ale no nie dziwię, że się zaplątują w te sieci, bo powiem szczerze, że i ja się zaplątałem. Na szczęście jedną nogą, ale z każdym ruchem czułem się, że się zaplątuję coraz bardziej. W każdym razie na spokojnie się rozplątałem i wróciłem. Także będę żył. Jacyś tutaj rybacy na wodzie jakieś sieci zwijają albo zarzucają. No w każdym razie skryle piękny, niesamowity widok między górami, jeziorko. No a tutaj obok sąsiedzi imprezują. No tutaj akurat ujęcie teraz. Tutaj pan przyjechał, wziął piwko na drogę i wraca pewnie do sieci. O, my mamy taki powoli zachód słońca. No, myślę, że jeszcze z pół godzinki, 45 minut i będzie ciemno, ale o, tak to się prezentuje. Secret Lake. Także jak Sebastian mówi, jest reset dzisiaj. Tak. Seba na robocie, reset, Secret Lake, Kampot Province, Kambodża, Azja Południowo-Wschodnia, prawda panie Sebastianie? Tak, tak. I pokaż ludziom, gdzie się bawimy. Tak, tutaj przed chwilą dziewczyny nam tutaj tutaj pobliskiej knajpy, że tak powiem, załączyły przed chwilą oświetlenie, tam się obok oczywiście kmerzy bawią, jakaś muzyczka leci, no a my jesteśmy w Secret Lake, tylko że już mamy zmierzch. Tak się prezentuje jeziorko. Wiaterek wieje chłodno, fajnie. Tak się obecnie poprezentuje jeziorko tutaj Secret Lake. No myślę, że jak na sobotę mamy takie popołudnie, całkiem ok, troszkę odpoczniemy od olejów, od kokosów, od mleka. W poniedziałek zaczynamy ponownie, ale no przerwę trzeba zrobić. Taki powiem wam szczerze, od poniedziałku praktycznie do soboty codziennie robiliśmy bardzo intensywnie, myślę, że nawet do kilkunastu godzin, bo to wiecie, od siódmej do praktycznie do 20, do 21 coś się robiło, coś się filtrowało, coś się ogarniało. Dla mnie bardzo wyczerpujący, intensywny tydzień. Panie Sebastianie, odpoczywamy i poniedziałek ogień znowu. No, a tutaj oprócz tego, że jest wiaterek, niesamowite widoki, pogoda, dodatkowo jeszcze się raczymy, wcześniej jedliśmy bajcia, czyli smażony ryż, tutaj był z kurczakiem, a jeszcze oczywiście raczymy się niczym innym jak Kambodża, Kambodżą, piwo Kambodża, które oczywiście jest też sponsorem tego odcinka. Ale Kambodża była... Ale Kambodża była głównym sponsorem odcinka. Tak jak Sebastian mówi. Pamiętajcie, panowie, panie, kurwa, to co nas nigdy nie zostanie.
I tym akcentem. Całe powiedzenie. No, ty, i tym akcentem zakończamy Cambo Life, Kambodża. I będzie jeszcze lepiej. I będzie jeszcze lepiej. Pozdrawiamy. Na dzisiaj to już było wszystko. Jeśli podobają się Wam materiały Cambo Life, to zostawcie suba, dajcie łapkę do góry oraz mile widziany będzie komentarz. Do zobaczenia.